Siemka, dzisiaj recenzujemy sobie trzy lokomotywki z Tomoki Przeżyła Push Alone. Mam dwie lokomotywki z Alone Just Go i jedną taką manu, więc zaczynamy. Pierwszy to jest Tobik. Tobik. Push Alone Tobik jest rzadki. Nie. Jest chyba najrzadszy push along. Poprawcie mnie w komentarzu. No. Fajnie wygląda ten. Koło się kręci. Nowka sztuka. No to tutaj położymy. Następny to jest Push Along All Engines Go Tomek. Tomek też jest fajny. Właśnie zabawki z Alone Just Go trafiły już do Polski. To nic nie ma. Tam nic nie było. Więc ten Tomek fajnie wygląda. Napis. Thomas. Okej. I trzecia lokomotywka. Push Along All Engines Go Kuba. On też już chyba rzadko. Też nówka sztuka. Twarz, bok, tył. Właśnie to kabina jest fajna. Kolejny bok, dół. Góra. Tender. I całkiem zauważyliście dziwnego. Ma srebrne koła. Takie szaro-srebrne. Tak właśnie wygląda ten kuwa. Tutaj to sobie. Kurwa. Puszek. Wynoś się. Dobra. To najbardziej z tych wszystkich podoba mi się Tobik. Ładny jestem. Kto ma tego Tobika, jak napisz w komentarzu. Drogi, mój ulubiony. I teraz jestem. I tutaj mamy teraz bitwę. Wiecie, kto jest lepszy? Czy Tomek, czy Kuba? Według mnie Kuba jest lepszy. No trzecim jest Tomek. Ale on w sumie może być odwrotnie. Trzymaj się. Cześć.